Niewątpliwie to jest dalej realizacja inwestycji, które zostały już właściwie rozpoczęte w roku 2019. Mam tu na myśli ulicę 3 Maja, która będzie gruntownie przebudowana, zmodernizowana. Mam tu na myśli również budynki mieszkaniowe przy ulicy Kralnej Miarki. Tam dzisiaj adoptujemy, czy też budujemy, tak, 77 mieszkań w tym budynku. Mam też nadzieję, że tam znajdę w końcu swoje miejsce, znajdą swoje miejsca osoby niepełnosprawne, które już czekają na te mieszkania od jakiegoś dłuższego czasu. Ale też będą kolejne ulice modernizowane. To jest ulica Hajducka, ulica Powstańców. Wraz z tramwajami śląskimi ulegnie zmianie, przebudowie cała nawierzchnia torowiska, a jak również torowiska jezdni i chodników. Przy okazji tej inwestycji oczywiście stworzymy ścieżki, kolejne nowe ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca postojowe. Myślę, że te trzy główne ulice, które nam jeszcze pozostały, będą już w roku przyszłym zmodernizowane, a 3 maja w roku 2021. To jest jedna z tych najważniejszych rzeczy. Oczywiście kończymy budowę tężni solankowej. W tym roku, już w marcu, będzie ona działała. Będzie można przyjść, posiedzieć, powdychać właśnie tego powietrza, które będzie nasycone różnymi solankami, siarkami. Natomiast w kwestii dziecięcej, to w tym roku również chcielibyśmy dla dzieci stworzyć wodny plac zabaw, który już od paru lat został przekładany. Był przekładany z roku na rok w związku z brakiem środków finansowych. W tym roku postanowiliśmy w końcu inwestycję zrealizować. No też bardzo ogromnym powodzeniem cieszy się budżet obywatelski. Coraz więcej mieszkańców chętnie w nim bierze udział, głosują, składają pomysły, wnioski. Jest to niewątpliwie okazja do tego, aby mieszkańcy mogli zrealizować swoje właśnie pomysły, swoje potrzeby, których często urzędnicy nie dostrzegają, a tutaj przy okazji tego budżetu można wiele pomysłów sobie tutaj zrealizować.